mówił pan rzecznik, nasza formacja, nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania, to znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi. I wydaje nam się, chociaż oczywiście nie my powinniśmy to oceniać, tylko polska wieś, że w niemałej mierze nam się to udało. Wielkie inwestycje, które mają dziś miejsce i miały już od dłuższego czasu miejsce na wsi, infrastrukturę, różnego rodzaju urządzenia, wodociągów, a na instytucjach kulturalnych kończąc, różnego rodzaju wsparcia dla wsi, te doraźne, jak suszowe i te trwałe, jak na przykład dopłaty, wyższe dopłaty do paliwa. To są tylko przykłady tego rodzaju działań. Było ich wiele. Ale znów nawiążę tutaj do pana rzecznika. Są w dziejach państw, narodów i różnych grup społecznych chwile szczególne, chwile kryzysu. I z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia w dużej mierze na polskiej wsi. I naszym zadaniem, zadaniem każdej dobrej władzy, w szczególności takiej, która można powiedzieć stawia na polską wieś, jest te problemy rozwiązać. Jest podjąć działania, nawet działania trudne, bardzo trudne, które zmienią sytuację, które naprawią to wszystko, co zostało uczynione z jakimś błędem, niezawinionym, na pewno niezamierzonym, ale jednak przynoszącym skutki. Często to jest wynik decyzji, które zapadały poza naszym krajem, w Unii Europejskiej. I w ramach zakresu jej kompetencji, ale i tu musimy potrafić być zdecydowani. I będziemy zdecydowani. Chciałem Państwu właśnie o tym powiedzieć. Po pierwsze, Szanowni Państwo, podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj jest w silosach, w magazynach, przy dopłacie tak, żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł. Proszę Państwa, czyli skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość, w tej chwili trudno powiedzieć, no bo rynek określa tą cenę, do której trzeba będzie dodać. Ale chodzi o tą minimalną cenę ostateczną. Teraz sprawa druga. Dopłaty do nawozów. To było przedsięwzięcie związane z ostrą fazą kryzysu energetycznego, bo wiadomo, nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły dziesięciokrotnie. Dzisiaj już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej niż było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To jest też pomoc, realna pomoc. Wreszcie, Szanowni Państwo, decyzja, o której będę musiał mówić nieco dłużej. Otóż jesteśmy i pozostajemy bez najmniejszych zmian przyjaciółmi i sojusznikami Ukrainy. Będziemy ją wspierać i wspieramy. I stąd coraz to nowe decyzje odnoszące się do spraw dzisiaj dla Ukrainy najważniejszych, związany z wojną. Ale obowiązkiem każdego państwa, każdej władzy, w każdym razie dobrej władzy, jest także strzec interesów obywateli. W
tym wypadku chodzi w gruncie rzeczy o wszystkich obywateli, bo kryzys polskiej wsi musiałby się przełożyć na szereg innych kryzysów odnoszących się także do tych, którzy na wsi nie mieszkają, do tych, którzy się nie zajmują rolnictwem. I właśnie w związku z tym, wiedząc, że to jest w interesie polskiej wsi, że to jest w interesie Polski, ale także, że jest to w interesie Ukrainy, bo nie jest interesem naszych przyjaciół, by Polska pogrążała się w kryzysie i żeby doszli tutaj do władzy ludzie, którzy tą politykę wsparcia, radykalnego wsparcia dla Ukrainy zmienią. I powtarzam, ta decyzja, choć zdecydowana, twarda, jest także decyzją w interesie Ukrainy. Jeszcze do tego wrócę. Jaka to jest decyzja? Otóż dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje wstępu, że tak powiem, to znaczy przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, do tego rozporządzenia, ale to naprawdę od wymienionego zboża aż po produkty z miodu. Bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Dlaczego? To dlatego, że przy asymetrii, jaka istnieje między polskim a ukraińskim rolnictwem, asymetrii wynikającej zarówno z jakości ziemi, ceny pracy dużo niższej na Ukrainie, wreszcie faktu, że tam działa się głównie na wielkich arealach, że tą działalność prowadzą firmy międzynarodowe mające rozbudowaną infrastrukturę i najróżniejsze możliwości, których polscy rolnicy nie mają, tego rodzaju sytuacjach, w której to wszystko wpływałoby bez ograniczenia. Dzisiaj takie są postanowienia Unii Europejskiej. Do Polski doprowadziłoby do generalnego, bardzo daleko idącego kryzysu polskiego rolnictwa. My do tego nie dopuścimy. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że powiadomiliśmy już naszych przyjaciół ukraińskich o tym decyzjach i jesteśmy gotowi w każdej chwili. Być może to będą wręcz najbliższe dni. Podjąć rozmowy, żeby tą sprawę załatwić w postaci porozumienia międzypaństwowego. Z tymi samymi skutkami, o których tutaj już mówimy. Mam nadzieję, że to się uda. Ale musimy być tutaj zdecydowani. Tu chodzi naprawdę o rzeczy zupełnie fundamentalne. Ta asymetria. To jest coś, co będzie trwało i to będzie trwało pewnie długo. I chociaż chcemy mieć stale, także na przyszłość, także w warunkach pokojowych, jak najbliższe stosunki z Ukrainą, być sojusznikami, być prawdziwymi przyjaciółmi, to polskiego rolnictwa musimy bronić. I tak, proszę Państwa, jest ten główny komunikat, który przekazuję tutaj w Łysych Państwu jako pierwszym, no ale który, jak sądzę, pójdzie dzisiaj, jak to się mówi, w całą Polskę. Pójdzie i pokaże, że nasza władza potrafi być zdecydowana nawet wtedy, jeżeli sytuacja jest trudna, bo naprawdę tu jest trudna. Trudna politycznie, nawet w jakimś sensie można powiedzieć trudna moralnie. Ale musieliśmy taką decyzję podjąć. Inaczej
jeszcze raz to powtórzę, byłby bardzo ciężki kryzys ze wszystkimi tego ekonomicznymi, społecznymi, a także politycznymi, fatalnymi dla Polski i fatalnymi dla Ukrainy skutkami. I stąd ta konieczność. I stąd ta konieczność. Że Prawo i Sprawiedliwość pozostanie partią, która będzie broniła interesów polskiej wsi. I ten plan, by na polskiej wsi żyło się równie dobrze jak w dużych miastach, będzie zrealizowany. I to jest plan. Na pokolenia to jest sprawa na co najwyżej kilkanaście lat. Oczywiście z dnia na dzień tego nie zrobimy, ale zrobiliśmy w tym kierunku już kilka dużych kroków. I dojdziemy do tego. Dziękuję bardzo.